No, to jest maszyna do pisania. Ja się wychowałem z maszyną do pisania pod poduszką, praktycznie rzecz biorąc. Jako dziecko to była zabawka, którą rodzice mi dawali, żeby mi dać spokój. Tak? Ja tą maszyną się bawiłem, potem zacząłem na niej pisać, ale fascynacja zrodziła się. Powiedziałem, że tak, muszę być na scenie, żeby mnie nakręcić. Dobrze. Inspiracja była taka, w centrum nauki Kopernik są takie kółka, na które jak się nadepnie, to słychać dźwięki. Dzieci tam specjalnie nie chodzą, bo to nie jest chyba dla nich zbyt ciekawe, ale jakie tam są dźwięki? Jeden z nich to jest na przykład odgłosy targu w Marrakeszu. Czyli trzeba myśleć na następne. Dźwięk metra w Paryżu. Między tym jednym a drugim jeszcze jest jedno takie kółko, jak wstaniemy, to słychać dźwięk maszyny do pisania. Większość z Państwa już chyba nie pamięta, jak to brzmi. Dlatego, że kiedyś w urzędach, w szkołach, we wszystkich miejscach, gdzie była tak zwana praca umysłowa, tam było słychać ciągły dźwięk maszyny do pisania. I to była podstawowa inspiracja, żeby do Państwa przyjechać i o tym opowiedzieć, bo które z tych słów dla Państwa są jasne, oczywiste? Czy któreś z pozostałych, oprócz maszyny do pisania, wiecie do czego, no co te słowa opisują? Czy jeżeli to jest urządzenie, to do czego to służy? Protektograf, grafotyp, imprinter, Antikiotera. To ostatnie to jest nazwa wyspy greckiej. To nie jest urządzenie, ale wrócę do tego. Otóż maszyna do pisania została wynaleziona przez przypadek, absolutny przypadek. W 1716 roku jeden Brytyjczyk chciał co zrobić? Dodrukowywać numery stron wydrukowanej już książki. Całkowity przypadek. Ale trzeba było 150 lat, żeby z kolei Amerykanie skonstruowali maszynę do pisania. Ta maszyna do pisania, którą pokazałem wcześniej, to jest już dwudziestowieczna konstrukcja doskonałej korony. To jest amerykańska maszyna walizkowa. Miniaturowa, malusieńka, leciutka, niedościgniona technicznie. Natomiast to jest protektograf. Czy ktoś z Państwa wie, do czego protektograf służył? Nie. Do mechanicznego wypełniania czeków. Nastawiało się tam odpowiednią kwotę, wkładało się czek, przekręcało, a on drukował liczbę w odpowiednim miejscu i słownie. Bo jeżeli w Stanach Zjednoczonych firma miała na przykład 1000 pracowników i co każdy tydzień musiał dostać swoje wynagrodzenie w postaci czeku, to gdyby to ręcznie wypisywano, nie można byłoby nadążyć. A z kolei ręczne wypisywanie rodziło możliwość podrobienia lub przerobienia. Wymyślono to. Ta maszyna jest z 1935. Odnalazłem to w wirtualnym muzeum jednego z największych na świecie banków, największych w Stanach Zjednoczonych, Wells Fargo. Właściciel Wachowi i całego szeregu innych banków. Ależ to wszystko jest pochodna maszyny do pisania. Została stworzona wykorzystując pewne mechanizmy. Idźmy dalej. Grafotyp. On służy do drukowania specjalnych tabliczek metalowych, które po włożeniu do odpowiedniej maszyny mailingowej drukowały na kopertach jeden. Na eBayu możecie to kupić, $70 mniej więcej w tym stanie kosztuje taka maszyna w tym stanie. Ale ona dała początek czegoś zupełnie nieprawdopodobnego. Otóż tak wygląda jedna z pierwszych kart płatniczych domu handlowego Sears. Ona jest metalowa. Ale wystukiwano te wszystkie literki na nie przy pomocy właśnie tej maszyny grafotek. To jest Diner's Club, to już lata 50. To jest kilkadziesiąt lat później. Diner's wymyślił karty papierowe. Były tanie, proste, szło się do restauracji, pokazywało się taką kartę, ale jak zabezpieczano? Jaki był poziom bezpieczeństwa? Otóż zobaczcie, tak wyglądała centrala Diner'sa w Nowym Jorku. W tych szufladkach były te metalowe karty, blaszki, które posłużyły do wydrukowania papierowej karty dla celów porównawczych, dla wytworzenia następnej, kolejnej karty dla danego klienta.
I co się stało w latach 50. I tu dochodzę do sedna, jak wykorzystywanie ciągle jak gdyby tych samych urządzeń, tej samej technologii doprowadziła do przewrotu. Bo zobaczcie, to jest karta plastikowa American Express z połowy lat 50. Tu odwrócono. Wrócono z powrotem do drukowania wypukłych liter po to, aby można było, wykorzystując to, co się nazywa imprinter, my mówimy w Polsce żelazko. Niektórzy nie wiedzą w ogóle, do czego to służy, bo już zapomnieli. Ale tu zawsze można było, nawet przy braku prądu, włożyć kartę, włożyć odpowiednie papierki, kalkę, bo jeszcze nie było w tamtych latach papieru samokopiującego, przejechać. I co żeśmy zyskiwali? Tu jest właśnie sedno tej innowacji, bo z kartą Diners, jak poszliśmy do restauracji, to kelner musiał wypisać wszystko z tej karty. Dzwonić, potwierdzać. Szczególnie po tym, jak klient poszedł Azjat za kupę pieniędzy, wypił drogie wina, tak? Trzeba było to sprawdzić. A tutaj ciach żelazkiem w jedną, w drugą stronę i była kopia dla klienta, kopia dla miejsca handlowego i wysyłał się do centrali, do American Express. Jaka wygoda, jakie przyspieszenie nastąpiło. I teraz idę do konkluzji. Nie wierzę w to, że innowacje można zaplanować. One często rodzą się z przypadku całkowitego, ale z reguły tak, kiedy mamy możliwość odwrócić się do tyłu i popatrzeć też i do przodu, wykorzystać to, co żeśmy już wykorzystywali poprzednio, do kolejnej generacji, do kolejnego nowego wcielenia tego samego urządzenia. Przecież to wszystko, co dotyczy kart, wyszło od maszyny do pisania. Przecież embozowanie karty, gdzie w błyskawiczny sposób, taśmowo, te karty są personalizowane, to wszystko jest bardzo skomplikowana maszyna do pisania, która na plastiku wystukuje te wszystkie litery. A to jest to ostatnie słowo Antikiosera, to jest nazwa wyspy greckiej, gdzie znaleziono w 1900 roku wrak, z którego wydobyto jakiś mechanizm. Sądzono, że ten mechanizm spadł na ten wrak. Dlaczego? Bo wrak datowany izotopowo powstał 150 lat przed Chrystusem. A kiedy zegar mechaniczny i koła zębate wymyślono? W 1100 roku i w XVIII wieku dopiero zegarek ze wskazówkami, ze sprężyną się pojawił w Europie. Ten mechanizm czekał wiele lat, dopiero rentgenowskie przyrządy połączone z komputerami pozwoliły prześwietlić to i odgadnąć w wyniku drobiazgowego liczenia ząbków i inskrypcji na tych wszystkich kołach, do czego to cholerstwo służyło. Otóż tam było kilka kalendarzy chińskich, różnych systemów, bo przecież 150 lat przed Chrystusem był zupełnie inne spojrzenie na świat. Zupełnie inne. W związku z tym było pytanie, do czego tego mogło posłużyć? Otóż moje pytanie i też puenta jest taka. Jeśli byśmy dokumentowali wszystkie wynalazki, technologie, to mamy szansę, że następne pokolenia w twórczy sposób, innowacyjny, mogą wykorzystać w innych zastosowaniach. To jest mechanizm firmy Kiblo, zrobiony z okazji rocznicy firmy, gdzie sprowadzili ten mechanizm do wielkości zegarka naręcznego. Wykorzystali nową technologię, żeby zminiaturyzować to urządzenie, które wydobyto z tego wraku. Ale pomyślmy sobie teraz tak. Co by było z naszą cywilizacją, gdyby to urządzenie dopłynęło do portu? Przecież patrząc tylko na daty, mamy prawie 2000 lat przerwy pomiędzy tym urządzeniem, a zegarkami współczesnymi, jakie wszyscy macie na rękach. 2000 lat było bez ciągłości w tej dziedzinie. Trzeba było zegarek w dwóch różnych miejscach świata wynaleźć jeszcze raz. Dlatego mój apel jest taki. Nie bagatelizujmy staroci. Patrzmy na stare mechanizmy. Uczmy się, jak one działały, bo w nich jest źródło inspiracji nowych wynalazków. Dziękuję bardzo.